Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Let's Play GTA 5 i dzisiaj śmigamy Franklinem, śmigamy do miejsca spotkania z Trevorem i dowiemy się oficjalnie, mam nadzieję, co się stało z... Znaczy Franklin się dowie oficjalnie, co się stało z Michaelem od Trevora. Jedziemy się właśnie spotkać z Tri u naszej ciotki, znaczy u ciotki Franklina w zasadzie. Te zrób kobiecy, kurde. What's up, homie, huh? Oh, what a, is that how you act, huh, when a friend makes a mistake, huh? No, really? Oh, no. Oh, so what, it's just me getting hurt, is that funny? No, huh? Man. Well, fuck you! I'm gonna put you in the fucking ground, you laugh at me again. Spoko. Man, calm down. I have met a lot of assholes in my life, but you? Oh, you're not long for this world if this is the way you fucking act. You little jumped up motherfucker! Ty jest chyba trochę wkurzony. Look, how about this, man? Calm down. It was funny at first, man. I made a mistake. Unfortunately, man, you failed. It was funny, all right? I apologize. I accept your apology. Okay? All right, so let's hug it out. Mm-hmm. Nah! Right? You're so fucking funny, gotcha! Yeah. Oh, fuck, no, I'm not funny! Fucking asshole! Oh, fuck, I had a difficult childhood. Okay. Damn, man, you all right? I'm just fucking on edge, you know? Look, I love you, right? But I would have just fucking... Look, man. Lester said you had some information for us about Michael. Michael? Fuck Michael. I hope he's dead. Man, I know y'all two, man. Come on, man. You two had beef before. But what the fuck happened in North Yankton? Somebody pinched him, man. Who? My friend Ron met these Chinese assholes. They're from Yangshan in China. We had some problems. They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped. Yeah, and now it looks like they holding him somewhere in the city. Yes. Come on, bro. Well, go fuck yourself. You want that piece of shit, that's your fucking business, all right? He's dead to me, all right? And chances are, if and when I see him, he's gonna be dead to everyone else as well. Hey, come on, bro, don't do that. You're pushing your luck, pal. What was that? What? What was that? Nothing. Asshole! Pizda. Assholes! Spoczko. Dobra, chyba śmigałem po Michaela ratować, tak? Hey, it's me. What did Trevor say? Man, Michael's being held by a Chinese crew. Because of Trevor. The irony isn't lost. I'm sending you an app for your phone. Michael's cell just came back online. This will track its signal. It'll work better the closer you get. Be careful. Sure. Dobra, czyli odpalamy. Oh fuck. Oh, siema, Michael. Yes, Ion. He ain't my Gila. Don't try to persuade me you're not lovers. He's laughing at you, you fucking idiot. You're making a mistake. It costs a lot of money to track you down. I'd have coined every favor I could in the Midwest. And then you kill several good men. Good day, huh? Good day. Good fucking day to you! Kill him! Hey, Trevor Phillips isn't coming. Whoa, 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 whoa! No, hey, hey! Hey! Hey, I'm a valuable commodity! Przełączyłem się, przełączyłem, dobra. Tak coś trochę... uruchom Truckify, dobra. Mam mało czasu prawdopodobnie. Truckify, jest. Szukanie. Cel znaleziony, ale gdzie? Tam, dobra. Prawdopodobnie gdzieś tu muszę teraz jechać, tak? Okej. Okay. Jebać! Miejsce pobytu Michaela na czerwonej aplikacji, no wow. Dobra, ciekawe jak daleko. Boże, wjechałem na... super. Na Grove Street wjechałem. Tu już nie jest mój dom. Czy... pajac w kasku?
aż mnie kusi, żeby tych pajaców, kurde, z balast rozdupczyć. A! Dobra, nie ma czasu. Trzeba Michaela ratować. Dobra, Truckify. Truckify, szukanie. Truckify, czy Truckify, nie wiem. Nie jestem specjalistą od angielskiego, hehe. Więc... więc sorry. Dobra. O Jezus, pociąg tu jechał. Pewnie prawie przejechał, dobra. Jedziemy. Czekajcie, tutaj, dobra. Tu jest chyba dobry motyw, żeby jechać. W sumie chyba jest na przemysłowej dzielnicy. Tam była jakaś rzeźnia albo coś w tym stylu. Także to by pasowało, czyli chyba dobrze jedziemy. Znaczy na pewno, bo skoro tu wskazuje ten... Okej, jesteśmy coraz bliżej. To w zasadzie jest tu na prawo. A policja, dobra, jadę tędy. O, tu jest drabko, chyba po drabinie się dostaniemy, spokojnie. Jezu, policja, pierdalaj stąd. Dobra, policja przejechała. Pogotowie na miejscu. Dobra, ty tira rira, gdzie teraz? Dobra, mogę to wyłączyć, spokojnie. Haha, gdzieś tu wejdę w ogóle, czy to jest takie... Okej, chyba nic na razie nic z tego. I want Michael, bitches! Dobra. Nie spodziewali się nas tutaj wcale. Dzięki, i po tobie, kurde. Mango jeb, co ty? Dawajcie, chodźcie, wyskośno okie. Idioty. O, dobra, pora się chyba schować. Dobra, to jest na pewno tu, bo tu są te chinole. Gincie, wszystkie ludzie. Macie białasa, który do was należy. To jest mój białas, kurde. Świat w krzywym zwierciadle. Dobra. I tu był Michael, albo gdzieś w bardzo podobnym pomieszczeniu bliźniaczym. Wow! Znaczy w bliźniaczym pomieszczeniu w sumie powinienem powiedzieć. Się wjebał w jakieś świńskie ekstrementa, czy coś tam. Albo kurde, jakiś kwas to jest, zawsze czytamy. Gin śmieciu. Acid! Ty kurde, chińskie gówno. No to był kwas, to jest pewne. Tylko po co kwas? Wpadł w rzeźnie. O nie. Dobra, jeden Japoniec deadnął, kurde. Wypadałoby wrzucić tam granat gdzieś. Chyba, że coś tu wypierdoli zaraz, to chyba trochę brzydko. Dobra, na razie jest spoko. Tam jakiś wśród sieci coś mi się zdaje, ale pewno zginął od granatu. Zimon! Dobra, wrzucić broń Michaelowi. Bang, bang, motherfucker! Dalej wychodzą jeszcze? No daj, ładuj. No! Jak zwykle broń wystrzeliła za wcześnie. Aj! Dobra, jest spoko na razie. Przeładować można? Nie można, no oczywiście. Dobra, lecimy oczyścić korytarz. Już są Kitajcy, jest od ciula. Dobra, Kitajcy dednięte. Ja mam sprawdzić za rogiem, ale co? O nie! Dobra, poszedł. Weź się ogarnij. No serio, dopiero teraz na to wpadłeś? A w ogóle ciekawe, jak taki nabój może przestrzelić takie gówno. Ucieknij z rzeźni. Dobra. Lecę, przyjacielu. Dzięki za pomoc, zaraz zdychaj. Ha! Jak ładnie się tam sobie wjedzie, typek. Wow, jaki quickscope. Dobra. Na zwolnionym tempie. O no nie, jeszcze brakło amunicji na zwolnionym tempie. Co za szajs.
Masz po kolanach, kurde. Hey, look. Here's a way out. A wyjeb się. Dobra, wyjebał się, okej. Już go ciemięsko nie ratujesz, śmieciu. Dobra. SMG chyba, no dobra, SMG wygląda całkiem kusząco. Ale czemu ty nie biegniesz tak szybko, jak ja bym cię o to prosił? No cholera. Je, jakieś super auto, dobra, tu się przyda. No nie mogę teraz. O Boże. Uda się do domu Michaela, spoko. Ale fajny samochód, kurde, rzadko spotykany na ulicach Los Santos chyba. A przynajmniej przeze mnie. No co? Wy śmiecie, ty. To zmieniamy furę, a nam przebili ten. Opony, chuje. Thank you, bro. You didn't have to. Yeah, bro, of course I did. If this shit means anything, shit, the second I knew. Hey, how'd you even find me? Lester sent me this app that tracked your sales signal. Ah, Lester. How'd you even know I got snatched up? Ojej, spotkałem Trevora, pewnie powie. Kinda. I asked him what he knew about you disappearing in North Yankee. Yeah, I bet he wasn't that forthcoming, was he? Well, he told me anything. Kurwa. Frajerz na czerwonym przyjeżdżają. They pinch you anyway. Oh shit. We're up there and Trevor freaks the fuck out. He was about to kill me, Franklin. And then these Chinese guys show up. They take me. Przyznaj się w końcu. For real? Too real. Okay. Well, if you don't want to talk about that, how about Devin West? West? What about him? We delivered the last of them cars. Only he ain't paid us yet. Says he gonna invest the fucking money. Well, he's a clever guy. You know, that might not be such a bad idea. Are you fucking serious? Look, Franklin, you're gonna get your money, okay? From the sounds of it, you'll even get some interest, too. And I got this other deal with Weston down at the film studio. So we gotta wait for that to play out before I got any leverage over your deal. Yeah. Oh, Franklin, I had my feet chained to a meat hook for the last few hours. Give me some time, I'll figure it out, I promise. Jest taki zwolny na wstecznym, ja pierdzielę. Dobra, ogólnie to źle pojechałem, muszę teraz się cofać, dlatego tak zrobiłem. Dobra. Jedziemy już do... Ja pierdzielę, ale zarąbiście steruję, Michael, no. Albo to ja jestem jakiś pośledzony, albo... Albo ten biker z tym swoim sterowaniem samochodami. Frankie idzie zarąbiście, a tu kurde jakieś dziwnie. No dobra, mniejsza. Zbliżamy się powoli do domu i się dziwię, czemu jeszcze Michael w ogóle nie przybliży sytuacji z Bradem do Franklinowi. Do Franklinowi, ja pierdzielę. No i jadą, zamiast kurde jechać prosto, skręcają, zamiast skręcać jadą prosto, kurde. Zupełnie odwrotnie, nikt zazwyczaj po nich spodziewa. Dobra, jesteśmy na miejscu. Okej. Okay. Hey, sure you don't want to come in? What, your big empty ass house? Dog, I'm depressed enough already. All right, well listen, thanks. Look, man, before you go, what the fuck happened up there? I said, Trevor went crazy, tried to kill me, I got jumped by the Chinese. Man, before all that, I'm talking about the fade, Trevor, this guy Brad, man. I know what you meant. All right, look, I made a judgment call. I don't know if it's the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out. A future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Look, you wake up one day. And your legs, they just give. You just can't run anymore. All right, man, look. You watch your back, all right? When Trevor finds out you're still alive, I don't know what the fuck he's gonna do. Don't worry about Trevor. He's not gonna get near me. Hey, you watch your back. You hear me? Dog, it ain't me he coming for. We straight. It's you, dog. It's you. Just say.
Chuj dupa i kamieni kupa. Dobra, zacznijmy się raz stanie. Świeże mięso, ciekawa nazwa. Celność, no jak zwykle chujowa. Ej no, a pierdziłem. Dobra, mniejsza z tym. O, wziąłem sobie apteczkę, ładnie, śliczne. Dobra, co teraz? Jasne, że chcę autozapis. Solomon, dobra, lecimy do Salomona kręcić nasze filmy, kurde. Porno branżę otwieramy i jedziemy. Dobra, o, już nie pada, super. A przed chwilą padało, jeszcze widać mokre kałuże. No w sumie kałuże są tylko mokre, także nie dziwota. Dobra, jedziemy dziwną furą. I zahaczymy do Salomona, tak? Dobra. Michael, twoi ludzie z biura chcą obgadać, co wiem, spotkanie, przyjeść jak najszybciej. No what the fuck? No dobra, mniejsza. Na razie zajmiemy się misją dla Salomona. A potem będziemy myśleć, co z tamtymi ludźmi z biura, dobra? Także tak zrobimy, jak mówiłem. Okej. Okay. Lecimy do... tutaj. O, cudownie. Co to jakieś kosmonauci? Keep clear. Fuck off, Johnny. Hey, you're a couple real badasses. Put a beat down on an old man. Yeah, we don't take that. We have a deal with them. Just about. Please, get those millennial ass wipes. Pleasure. You fuck what? Ty kurwy wędrowniczki. Where you going, tough guy? Dobra, jedziemy ich zapierdolić. Zabirokko. Obo wszlepna, proszę bardzo. Nie będziemy się pierdzielić strzelanie, tylko my ożyjemy od razu ciężkiego kalibru. O Boże, trafiłem, na szczęście, dobra. Jakie to jest gówno nieskrętne, no. Przeciwieństwo tamtego. Dobra. Kurde, przyda to by się ten... Frankie. Sorry, typek tam już się nie pozbiera w życiu, ej, sorry. A pierdolę, co to za gówno. No co, nie wierzę. Dobra, ja zmieniam fur. No ale kurde, teraz nic nie ma dobrego. Dobra, jebać, na razie ich dogoniam. Jakie to jest gówno szerokie, dobra. Robię tak. Dobra, chodź tu, ty będziesz dobra furą. Ty będziesz dobrą furą. Mam nadzieję, że mnie nie spierdolą. Wypierdalaj, panienko. Dobra, jadą na tą stradę. Możemy ich... jakoś tu zaskoczyć. Kurwa, wszędzie barierki, nie możemy ich zaskoczyć. Wszędzie te pierdolone barierki, no dobra, trzeba jechać tutaj. Wcześniej mogłem ich zaskoczyć, ale... kurwa, uciekają. Nie wierzę. Wypierdalać, wypierdalać, wypierdalać. No nie, no! Teraz mi ucieknie, naprawdę, Rocco uciekł, no. Ja bym jeszcze go dogonił. Wjeżdżę na pierdoloną prostą, dobra, powtórz. Gówno. No i jadę tym gównem, no nie mogę tamtym podjechać. Cóż za niefart, dobra. Może tu mi się uda jakoś wyjechać, skrócić drogę. No jasne, jest okej, okay, dobra. Bomba przylepna, jest spoczko. Dobra, teraz musimy uciec. Teraz nie będę żadnej gówno zahaczał, mam nadzieję. O, dzięki, panie... Ty fiocie głupi, strzelasz się do mnie? Masz chuju. Dobra, i nawet szybko to załatwiliśmy teraz. Opuszczony obszar, okej, okay, fiuty nie żyją. Ale możemy spokojnie odjechać w blasku chwały, kurde. Solomon, chuje nie żyją. I'm only a paraplegic, but you can't feel anything. You're throwing me softballs. The rum runner. But speaking of accidents, those guys. Had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know, but could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. Okay, no jasne, jasne. Yeah, of course, I'll be right over. Akurat podjechałem, to co mam nie wpaść.
Motocyklista w miejscu dla niewalidów. Przypadek? Nie sądzę. Dobra. Śmigamy do studia. And what now? Coming! Come in! Thank you, thank you, thank you. Yeah, turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up. Shut up. And take a look at that. Oh. Oh. Fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Odzwoń. Okej. Także wykonaliśmy misję. Ballada o Rocco, czas misji 5 minut. Ballada o Rocco. Rocco to chuj i nie żyje. Dobra. Także na zakończenie odcinka pojedźmy sobie stuningować naszą furę. O ile oczywiście znajdę. Tu jest Customs, dobra. Tam widziałem w M, że napad na biuro. Coś ciekawego, ale to już o tym, co to będzie, przekonam się w kolejnym odcineczku. Kurde, tych napadów jest dosyć dużo, z tego co zauważyłem, także więcej niż mi się pamięta, także spoczko. Dobra, lecimy do tuningu. Tuning, jak to pięknie brzmi. Dobra. I po handlach, panie. Dobra, jest gitara. Trzeba trochę to ulepszyć, bo to wygląda jak gówno. Znaczy wygląda, steruje się tam jak gówno. Znaczy jest takie, nie wpada w poślizg, ma zarąbistą przyczepność, ale jednak lubię się poślizgać czasami. Dobra. Dobra, how miracle? Błagam, napraw mi wóz, chuju. Dobra. O 100%, hamulce, o, to już jest zderzaki. Weźmy. Dobra, spoiler, intercooler. Co? Spoiler? A czemu? Aha, oni przedni, dobra. Dobra, jest to, jest ok. Silnik, najlepszy na świecie, wydech. Podwójne, niech będzie, błotniki. Przytłuczenia nadkoli, chromowane nadkola. A, tam. Najdroższe, bierzemy, chuj, że nieładne. Grille, grill fabryczny. Który to jest? Ten chyba co jest teraz jest najładniejszy moim zdaniem. Maska jest taka, a może być taka. Ja bym wybrał sobie tę maskę, jest ta ładniejsza moim zdaniem. O, to jest zajebiste. Światła, reflektory, jest są ksenonki, zestawy, nie, bez zestawów, nie lubię neonków. Żółty na czerni, oczywiście, lakierowanie, kolor podstawowy, klasyczny, czerń, dobra, ale sobie weźmiemy dodatkowy, gdzie będzie chromowany, to jest, mogę tak obrócić, aha, takie coś. To sobie może weźmiemy i na... Czerwień za kardę, albo nie, inaczej. Podstawowy, perłowy. Perłowy, aha, metaliczny muszę, dobra. Czyli chain metaliczna. I perła będzie koloru, o, czerwień. Czerwień mi się bardzo podoba. W takim razie, podstawowy, dajmy sobie też metaliczny. Też czerń i perłowy jest na wcale. Dobra, jest ok. W takim razie dach, o, możemy sobie coś tu dach porobić. Bagażnik dachowy, karbonowy dach. Bagażnik ciekawy jest, dobra, progi. Progi najlepsze są do nich, będą spoiler. Jakiś jest taki potężniejszy, dobra, ten chyba najładniejszy z tego co jest, moim zdaniem oczywiście. Zawieszenie rajdowe, skrzynia biegów najlepsza, turbo oczywiście. Koła, rodzaj kół, luksusowe, luksusowe, bo to w końcu luksusowe auto jest. Fabryczne, fabryczne są ładne.
Carbon, to mi się podoba, to zostaje w takim razie. Dodatki do kół, kolor fabryczny, opony standardowe, oczywiście Atomic, kuloodporne, oczywiście. Czarny jest pod opon, czarnego jeszcze nie widziałem chyba. Ale weźmy sobie czerwony dym spod opon, tak? Okej. Okay. Szyby oczywiście przeciwne na maksa. I wszystko, co możemy tu zrobić, tak? Dobra. Udało się całkowicie zmodyfikować pojazd, o super. Zobaczmy, jak to pojeździ, kurde, z bagażnikiem. Powiem wam, że jak się przyzwyczai do tego, to ma nawet całkiem spoko. Kolor jako taki nawet jest, chociaż... Różny się może podobać ludziom. Osobiście mi się takie połączenie podoba. No, całkiem. Dobra, kochani, tym optymistycznym akcentem, czyli tuningiem wozu, zakończymy ten odcinek. Serdecznie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się, strzałeczka. Woohoo!